dziś multidufan czekoladowy challenge, bo nic nie smakuje lepiej niż czekolada, dlatego to wideo na pewno spodoba się każdemu. Zostańcie z nami! Sprawdźmy, jakie pyszności kryją się pod kloszem w tej rundzie. Co? Kaktus? Ale co mam z nim zrobić? To ciekawe, a co ja mam? Też kaktus? Dziwne. Naprawdę musimy je zjeść? Przecież są takie kolące. Nie wiem, myślę, że powinniśmy zacząć od sprawdzenia, jak kłujące są te igły. Jest tylko jeden sposób, aby to zrobić. Dziwne, w ogóle nie kłuje. Wiem, to czekolada. Zak, nie masz pojęcia, jak się cieszę. Nie muszę się borykać z kłującym kaktusem, bo mam czekoladowego. I jest pyszny. O, nie wiedziałem, że takie istnieją. Jeśli twój kaktus jest czekoladowy, to mój pewnie też. Poprawiłaś mi humor. Wreszcie zjem pyszny posiłek. Aj! Co się stało? Co z tobą? Dlaczego twój nos jest taki czerwony? Wszystko przez tego głupiego kaktusa. Pomóż mi! Tak, beze mnie nie dasz rady. Igły w nosie, igły w języku, wszędzie igły. Biedny Zak. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to bardzo boli. Teraz jest dużo lepiej, dzięki tobie. Ale i tak zamierzam zająć się tym kaktusem i żadne igły nie będą mi przeszkadzać. Można je po prostu zdmuchnąć i pociąć kaktusa na kawałki przy pomocy siekiery. Tylko nie we mnie! Wow, co za dokładność. Dobra robota, Zak. Dzięki. Ale najtrudniejsze dopiero przede mną. Teraz muszę zjeść to paskudztwo. Fu, co za ohyda. Zak, no dalej, brawo, wierzę w ciebie. Możesz to zrobić. Zak, jesteś mistrzem. Zostało jeszcze tylko troszeczkę, jeszcze tylko kilka kęsów. Hurra, udało ci się. Czy to kaktus na chorągiewce? Nie zniosę kolejnego. Ups, Zakowi chyba nie za bardzo spodobała się moja flaga. Sprawdźmy, co tym razem dostałyśmy. O, to lody czekoladowe. Co za pyszności. A ja mam zwykłą kukurydzę. Mam nadzieję, że z czekoladą będzie smakować lepiej. Ale lody czekoladowe i tak są lepsze niż kukurydza. Oczywiście. Jednak dzisiaj możesz te lody tylko powąchać. Myślę, że jeśli do lodów czekoladowych dodam trochę czekolady, to będą jeszcze lepsze. To lody czekoladowe do kwadratu. Coś mi mówi, że będę zachwycona. Wow, co za zapach. O tak. Co za pyszności. Nigdy nie można mieć za dużo lodów czekoladowych. Chciałabym zjeść je wszystkie naraz. To jest zbyt pyszne, żeby przedłużać. Rewelacja. Już od samego patrzenia robi mi się zimno. Emma, po co się tak męczysz? Kto powiedział, że się męczę? Po prostu delektuję się każdym kawałkiem tych lodów. Naprawdę robi się tu chłodno, czy mi się wydaje. Może lepiej zamknijmy okno. Jakie to jest pysz... A nie mówiłam? Emma zamieniła się w sopel. Ostrzegałam cię, żebyś nie jadła tyle lodów. To zbyt niebezpieczne. Czyli reszta lodów jest teraz moja. Ale fajnie. Znów tu jestem. Dlatego ten lód jest mój. Nawet nie myśl, że możesz mi ukraść taki smakołyk. Nigdy go nie oddam. Lepiej zajmij się swoją niesmaczną kukurydzą. No zaczynaj. Dlaczego niesmaczną? Może fontanna czekoladowa zamieni ją w coś wyjątkowego? Czekolada zazwyczaj jest w stanie wiele zdziałać. I jak? Pomogło? Nie, to okropne.
To w ogóle wpadł na pomysł jedzenia kukurydzy. Nie można z niej nawet nic ugotować. Chociaż mam pewien pomysł. Z kukurydzy przecież robi się pyszne rzeczy. Zazwyczaj kupuje się jej w kinie przed filmem. Chyba wiem, o czym mówisz. Oczywiście, ponieważ właśnie teraz zamierzam zwykłe ziarna kukurydzy zamienić w popcorn. Zrobię to za pomocą prawdziwej spawarki. Tata nauczył mnie, jak z niej korzystać. Gotowe! To niesamowite! Rewelacja! Muszę to tylko wsypać do wiaderka na popcorn. Już nie mogę się doczekać, kiedy to zjem. Zwłaszcza, gdy popcorn poleję czekoladą. Wyobraź sobie, co z tego powstanie. To nawet brzmi bardzo smakowicie. No to czas to jeść. Od tak dawna mam ochotę na coś pysznego. O tak, ten popcorn przerósł moje oczekiwania. Masz go tak dużo. Może podzielić się ze mną? Nie, sama to zjem. Czyli będę musiała zabrać ci ten popcorn sama. Daj mi go, szybko. Z przyjaciółmi trzeba się dzielić. Nie ma mowy. Co ty zrobiłaś? Teraz cały popcorn znajdzie się na stole. Ale wiaderko upadło dokładnie tam, gdzie powinno. A ja nie mam nic przeciwko zjedzeniu takiego pysznego popcornu ze stołu. Zak, czekaj. Sprawdźmy, kto pierwszy podniesie klosz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wygrałam. Na to liczyłam. Jako pierwsza zobaczę mój smakołyk. Ojej, truskawki w czekoladzie są pyszne i takie ładne. I prawie zdrowe. Ja też chcę takie mieć. Oczywiście, są nie tylko pyszne, ale też bardzo aromatyczne. Ale zanim je zjem, pokażę ci, jak się żongluje. No naprawdę, jesteś mistrzem. Masz teraz całą buzię w czekoladzie. Ciekawe, co ja dostałem. Wow, to prawdziwe truskawki. Teraz ja ci pokażę, jak się naprawdę żongluje. No widzę. Nie jestem jedyną osobą, która nie potrafi żonglować. Mam po prostu pecha. Ale moje owoce smakują lepiej. Tak, to smak lata. Super. Wiem, mam świetny pomysł. Ej, dlaczego ja mam cierpieć z powodu twojego pomysłu? Przestań rzucać śmieciami. To nie jest śmieszne. No i po co krzyczysz? Wpadłem na genialny pomysł. Zamierzam zrobić koktajl mleczny. Koktajl? Też chcę. Tak, z pysznym mlekiem. Nie ma nic bardziej apetycznego niż własnoręcznie przygotowane smoothie. Przecież nie umiesz gotować. Nie trzeba umieć gotować, żeby przygotować pyszny koktajl. Zaraz zobaczysz. Jestem pewien, że wyjdzie rewelacyjny. Jak to apetycznie wygląda. Zgadzam się. Doskonałym dodatkiem będzie bita śmietana. Tylko spójrz, co wyszło. Też chciałabym tego spróbować. Jeszcze czego? To mój koktajl. Chciwus. Ale mam świetny pomysł, żeby dać ci nauczkę. Do tego celu użyję bitej śmietany. Zak, przygotuj się na coś wyjątkowego. To twoja kara. Trzeba było widzieć swoją minę. Podczas gdy ty będziesz dochodził do siebie, ja szybko opróżnię twoją szklankę z koktajlem. Co robisz? Stój, to jest moje! Kurczę. Zostało mi tylko zlizać śmietankę z twarzy. To niesprawiedliwe.
Może niesprawiedliwe, ale pyszne. Teraz jestem gotowa na drugą część mojego pysznego posiłku. Truskawki w czekoladzie. Zak, spójrz, jak je pozrzuca mi łapie, widzisz? Lepiej podziel się ze mną. Dlaczego miałabym to robić? Nie widzę powodu. Zaraz, gdzie jest moja truskawka? Była tuż nade mną. I ta też przepadła? Co się dzieje? To na pewno nie ja. Przecież widzę czekoladę na twojej buzi. Sprawdźmy, jak posmakuje ci ostry sos. Myślę, że będzie bardzo dobry. Sprawdzimy. Złapałem. Nie sądziłem, że tak łatwo da się nabrać. I jak? Smakuje? Tak, rewelacja. Oj, coś tu jednak nie gra. Masz nauczkę, żeby nie kraść cudzych smakołyków. Ogień robi się zbyt silny. Czas to zgasić. Zak, wszystko w porządku? Tak, ale było naprawdę gorąco. Wow, ile tu pysznych i ładnych babeczek. Ja też mam szczęście, bo mam burgera i to takiego dużego. Nie wiem, jak będzie smakował, gdy obleję go czekoladą. Ale myślę, że jeśli połączę smacznego burgera ze smaczną czekoladą, wyjdzie coś nierealnego. Sprawdźmy. To wygląda paskudnie. I takie jest! Fuj! Osobno są o wiele lepsze. Myślę, że ugryzę burgera z drugiej strony. Stój! To wbrew zasadom. Trzeba go jeść z czekoladą. Nudziara. Po co psuć tak pyszny posiłek? Wolałabym zjeść burgera i czekoladę osobno. Ale jeśli tak trzeba... Fu, co za ohyda. Nigdy nie sądziłam, że będę tak niezadowolona z burgera i czekolady. Okropność. Nie masz pojęcia, jak zabawna jest twoja mina. Dałam radę. Mam też jeden bardzo chytry plan. Ale żadna czekolada nie zepsuje pysznych babeczek. Wręcz przeciwnie, ulepszy je. Pyszności. Mogłabym je jeść bez końca. Nadszedł czas, aby zrealizować mój plan. Jeśli Suzy uważa, że jest fajniejsza ode mnie, to trzeba dać jej nauczkę. Odrobina keczupu w czekoladzie na pewno nie zaszkodzi. Jakie to jest dobre! Jak ja się cieszę, nigdy wcześniej nie jadłam tak pysznych babeczek. Ojej! Fu! Co się dzieje? Dlaczego babeczki nagle zaczęły smakować jak keczup? Bo to jest keczupowy atak! Myślę, że to będzie świetna zabawa! Wiesz, co będzie naprawdę zabawne? Zobaczyć twoją twarz, gdy będzie na niej keczup. A masz! Proszę! Hej, co ty zrobiłaś? To było niepotrzebne. Zaraz oberwiesz. Nie, proszę, stop! Mam na sobie makijaż! Przestań! Emma, zapłacisz za to. Ja mam jeszcze czekoladę. Czyli chcesz mnie pobrudzić? Myślisz, że tak nie potrafię? A masz! Tak? Jak ci nie wstyd? Jestem już zmęczona. Ja też. Pogódźmy się. Zgadzam się. A gdzie jest nasza nagroda? Nagroda? A, tak, zupełnie zapomniałem. Ale nie szkodzi. Mam pomysł awaryjny. Co powiecie na gigantyczny popyt w kształcie serca?
Myślę, że to całkiem fajna nagroda. Poza tym, jeśli zacznie się nim bawić, naprawdę trudno jest przestać. To bardzo wciągające. Dobra, macie minutę do narysowania go na kartce. Start! Mam pomysł, sprawię, że moja praca będzie niepowtarzalna. Wszyscy narysują serce na papierze, a ja zrobię serce z papieru. Wygląda fajnie. Muszę tylko dodać kolorów, żeby nikt nie mógł odróżnić go od prawdziwego popyta. Według mnie to wygląda jak tęczowy Bahamas. Ja nie potrzebuję pędzli. Będę malować palcami. Będzie o wiele ładniej. No pięknie. To jest to. Na pewno wygram tę rundę. Nikt nie jest w stanie zrobić tego lepiej. Tak, to chyba zgrały. Trudno będzie powtórzyć. Ojej, co robić? Moje serce nie wygląda jak popyt. Aha. Chyba uratuje mnie mój znaczek. Ma idealny kształt i jest w tym samym kolorze co popyt. Muszę tylko dopasować rozmiar. Teraz jest okej. Takie serce będzie idealne. Wystarczy je odrysować. No wszystko idzie świetnie. Mam szansę na wygraną. Ale super zabawka. Ojej, zupełnie zapomniałem. Dziewczyny, czas dobiegł końca. Pokażcie swoje rysunki. Kate, no nie rozumiem, co narysowałaś. To jakieś bazgroły. A co sądzisz o mojej pracy? Mary, no nie jest źle. Ale spodziewałem się czegoś więcej. A co z Lili? Wow, bardzo mi się podoba. Lili, wygrałaś. Dlaczego? Ja też się starałam. No to Mary wygrała. A co ze mną? Ja też chcę popyt. Starałam się. No to ty wygrałaś. Albo ty. Dobra, wystarczy. Mam tego dosyć. Same zdecydujcie, kto wygrał. Mnie to nie obchodzi. Ale piękny. On jest mój. Chcę go mieć. On powinien być mój. Ciekawe, jak skończy się ta wojna. No to było ciekawe. Bardzo mi się podobało. No kiedy pojawi się prowadzący? I gdzie jest nasza nagroda? Jestem! Macie dziś wielkie szczęście. Czeka na was naprawdę fajna nagroda. Ten mały, puszysty kotek będzie waszym prawdziwym przyjacielem. Co za słodziak! On jest taki uroczy. No naprawdę przesłodki. No, myślę, że on sam o tym wie. Aby zdobyć kotka, trzeba go dobrze narysować. Życzę powodzenia. Czas, start. Czy już zaczynamy? W takim razie muszę rysować szybciej. Hej, ostrożnie! Daj spokój, nie maruć. Co mam narysować? Myślę, że byłoby fajnie, gdybym po prostu narysowała słodkiego kotka. Znam też sprytną technikę. Jedno słowo może stworzyć fajny rysunek. No, no, to naprawdę dobrze wygląda. Myślę, że ja też z tego skorzystam. Kurczę, chyba robię coś nie tak. Muszę spojrzeć. Tu mała kreska. Tu łapki. No to jest to. Nie, wyszło okropnie. To nie jest dobra praca. Kurczę, to była ostatnia kartka papieru. Trudno, będę musiał narysować na stole. Austin nigdy nie był zbyt inteligentny. Oczywiście nie dostanie kotka. Mam większą szansę, bo mój rysunek wygląda całkiem fajnie. Brakuje mi tylko mojej magicznej walizki. No tak lepiej. Z pewnością znajdę tu wszystko, czego potrzebuję. To niesprawiedliwe. Nie wolno nam używać rzeczy z zewnątrz. Dlaczego miałabym zwracać uwagę na uczciwość, skoro mam pieniądze? Za pomocą kleju i cekinów chcę zmienić zwykłego kota w kota w stylu glamour. Myślę, że nie będzie miał nic przeciwko. Hmm?
Teraz mój kotek jest tak samo błyszczący jak ja. Będziemy razem błyszczeć. Pozbędę się tylko nadmiaru cekinów. Ojej, co się dzieje? Cindy, to wszystko przez twoje błyskotki. Ej, fajny rysunek. Pozwól mi go dotknąć. Nie, bo go zepsujesz. No to podkradnę ci słoiczek z brokatem. Bardzo chcę ozdobić mojego kotka. Złodziej, nawet nie wiesz, jak tego używać. Co tu trzeba wiedzieć? Wystarczy posypać nim mojego kota. Kurczę, chyba trochę przesadziłem. Po co w ogóle wziąłem te twoje błyskotki? Ostrzegałam cię, że to kiepski pomysł. Dobra, czas minął. Zobaczmy, kto co narysował. No, no, widzę, że się staraliście. Tak, co sądzisz o moim rysunku? Lucy, czy myślisz, że jest podobny do tego słodziaka? Nie, w ogóle nie jest podobny. To nie jest dobra praca. A ja jestem pierwszą osobą, która narysowała obrazek na stole. Dostanę plusa za oryginalność? Raczej minusa za głupotę. Puszku, nie patrz na te bohomazy. Cindy, a ty co tam masz? Zrobiłam kota w stylu glamour. Wow, to jest niesamowite. Puszek mówi, że chciałby zostać twoim przyjacielem. Cindy, gratulacje. Puszek jest cały twój. Pokocha życie ze mną. Niczego mu nie odmówię. Przynajmniej pozwól nam pogłaskać to najsłodsze stworzenie. Jeszcze czego? Zabierajcie ręce. Nie macie pojęcia o manierach. Dobrze, że Puszek trafił do mnie.